Jeszcze w tym roku stadion miejski w Ostródzie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego przestanie straszyć. Miejsce w samym sercu miasta, które na celu ma promować zdrowy styl życia, już od dłuższego czasu nie wygląda za dobrze, a zamiast sportowców można częściej spotkać tu fanów mocniejszych trunków. Nawierzchnia, po której biegają sportowcy, też woła o pomstę do nieba. Jednak już wkrótce Ostrudzianie będą mogli uprawiać sporty lekkoatletyczne na odmienionym stadionie. Dobrze się składa, ponieważ w dniu dzisiejszym przekazujemy plac budowy i firma, która wygrała przetarg, rozpoczyna budowę stadionu. Według harmonogramu ten stadion, nawierzchnia tartanowa, boisko treningowe będzie oddana, przekazana nam do końca października tego roku, a cała inwestycja będzie zakończona do kwietnia 2017 roku. Chodzi o sprawy tylko już czysto takie porządkujące teren wokół stadionu, ponieważ czy na stadionie samej konkretnie tu chodzi o płytę, którą jesienią się wysieje trawę i trzeba będzie ją pielęgnować i dopiero na sezon 2017 będzie można korzystać z boiska, a zbieżni już jesienią 2000 tego roku. Zapytaliśmy burmistrza, co z obiektami towarzyszącymi przy stadionie. Mowa tu m.in. o kortach do gry w tenisa czy o budynku socjalnym. Okazuje się, że w przyszłym roku miasto chce zorganizować drugi etap modernizacji. Będą to trybuny, budynek socjalny, jak również całe otoczenie z parkingami i z obsługą tego stadionu. To jest na razie plan. Aby przy budowaniu zaplecza socjalnego spróbować sięgnąć po środki z infrastruktury szkolnej na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 4, ale to są na razie tylko plany, o nich tylko wspominam, bo w tym roku będziemy chcieli ewentualnie do takiego projektu się przymierzyć. Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego na stadion lekkoatletyczny w Ostródzie przy ulicy Wyszyńskiego kosztować będzie ponad 3,5 miliona złotych, z czego część pokryje Unia Europejska. Ze stadionu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Ostródy oraz szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego.